I proszę Państwa, przechodzimy do zadania, tym razem właśnie o fotona. Zadanie, ale jednocześnie o laserze, bo to laser emituje fotony. Zadanie wzięłam, proszę Państwa, z matury z maja 2006. I proponuję Państwu je właśnie dlatego, że pojawiła się tu w systemie taka jedna maleńka rzecz, o której czasami, no, może byśmy czasami nie zgłupieli, gdyby nam się to pojawiło na maturze przy jakiejś innej okazji, w jakiejś innej postaci. Bo zadanie na obliczanie ilości fotonów, to myśmy już robili, prawda? I my już umiemy z energii czy z mocy obliczać ilość fotonów. Ale teraz laser emituje światło, laser ma pewną moc. I mam obliczyć ilość fotonów w wiązce o długości 1 metra. I to jest ten taki krótki moment, kiedy uczeń po prostu może zgubić. Laser emituje wiązkę światła. Nas interesuje ilość fotonów zawarta w wiązce o długości 1 metra. Co z tym fantem zrobić? Bo takie mamy, proszę Państwa, pierwsze polecenie. Oszacuj liczbę fotonów zawartych w elemencie wiązki światła o długości 1 metra. No, ile jest tych fotonów? No, tych fotonów jest tyle, jaka jest energia tej wiązki, tak? Bo wiem, że laser emituje światło, no, monochromatyczne, spójne, czyli fotony mają jedną długość fali, przynajmniej powinny mieć jedną, ale oczywiście mają pewien zakres długości fali, zaraz do tego wrócimy, proszę Państwa. Czyli energia w wiązce do energii pojedynczego fotonu. HC przez lambda, zgadzacie się Państwo? Oczywiście, że się zgadzamy. Czyli E lambda przez HC. No nie mamy energii, wiązki, tylko mamy moc, prawda? Ale wiemy, że energia to jest moc razy czas. I wszystko byłoby bardzo piękne, tylko musimy wiedzieć, w jakim czasie ta wiązka o długości 1 metra została wyemitowana. I tu jest tylko ten moment, na który po prostu trzeba wpaść, ale myślę, że chyba bez problemu. Wyobraźmy sobie, że laser zaczyna emitować wiązkę światła, światło, które bądź co bądź porusza się z prędkością światła, prawda? Więc czas trwania emisji to jest dokładnie czas, którą te pierwsze fotony przebyły drogę, oczywiście o długości 1 metra, prawda? Czyli nasz czas to jest droga przez prędkość, a prędkość oczywiście światła. Czyli ilość fotonów, porządkujmy to wreszcie już po ludzku, lambda przez HC kwadrat. I to jest, proszę Państwa, koniec. Laser miał moc 0,1 W. Ta droga była 1 metr. Długość fali była ile? 633 nanometry, czyli 6,33 razy 10 do minus 7 metra. Stała Plancka to oczywiście stała Plancka. Joule razy sekunda i 3 razy 10 do 8 metra na sekundę i to do kwadratu. Tak, wstawiamy, proszę Państwa, pokazujemy egzaminatorowi, że wszystko wiemy, co za co postawić i wszystko jest tam. No i liczymy. Tu już nie ma nic trudnego, no trzeba zliczyć to wszystko, zliczyć potęgi tych fotonów. Mi wyszło, proszę Państwa, 1,06. Nie 1,06 fotonu, o nie, 1,06 razy 10 do 9. Taki wyszedł rząd wielkości tych fotonów. Oszacowaliśmy liczbę tych fotonów wiązki. A dalej mamy obliczyć wartość siły, jaką wywierałaby ta wiązka światła laserowego badająca w próżni na wypolerowaną metalową płytkę. I do obliczeń przyjmij, że w ciągu 1 sekundy pada 10 do 17 fotonów. To nawet by się nam zgadzało, tak? Bo proszę Państwa, droga 1 metra, jeśli fala porusza jest prędkością 3 razy 10 do 8, to przebywa w czasie 1/3 razy 10 do minus 8, tak? Czyli ten czas jest 10 do minus 8, to jeśli mamy 1 sekundę mieć, no to 10 do 8 razy więcej, czyli 10 do 17 fotonów. Tak oczywiście mniej więcej do uproszczenia autor zadania maturalnego każe przyjąć. 10 do 17 fotonów. No, moi mili Państwo, tu jest, powiem szczerze, bardzo ważny moment. Ja analizuję z Państwem dynamikę. Mówiłam, że do tego kiedyś wrócimy. Do siły, którą fotony działają na powierzchnię, czy też do wręcz ciśnienia światła. No, światło wywiera określone ciśnienie, padając na powierzchnię. Wiemy o tym bardzo dobrze, bo skoro fotony są cząstkami,
każda z nich ma pęd, to wiemy, że jeśli foton uderza w powierzchnię, na przykład jest przez nią pochłonięty, to na pewno zmienia się jego pęd. Druga zasada dynamiki nam mówi, że to siła powoduje zmianę pędu ciała, prawda? Więc jeśli foton zostaje zatrzymany, no to powierzchnia działa na niego siłą. Ale trzecia zasada nam mówi, że oddziaływania są zawsze wzajemne. Jeśli powierzchnia na foton siłą, to foton na powierzchnię, czyli foton działa siłą na pewną powierzchnię, czyli wywiera określone ciśnienie na tę powierzchnię. I tu, proszę Państwa, czy macie wyliczyć siłę, czy macie wyliczyć ciśnienie fotonów na powierzchnię, to proszę pamiętać oczywiście o jednym, że zawsze, ale to zawsze, zaczynamy od tego. Druga zasada dynamiki w postaci ogólnej. Jeśli napiszemy ten wzór, to znaczy, że w ogóle my wiemy, o co chodzi. Jeśli nie napiszemy tego, to znaczy, że w ogóle nie mamy pojęcia, o co chodzi. Siła powoduje zmianę pędu w czasie. I pamiętacie Państwo, jak mówiliśmy o tym, która kulka doznaje większej zmiany pędu? Czy ta, która się przylepi do ziemi? Czy ta, która się odbije od niej sprężyście? Bez straty energii, z tą samą prędkością i tak dalej. Przed zderzeniem kulka ma pęd MV, tak? Po zderzeniu ma zerowy, czyli zmiana pędu jest oczywiście M razy V. A tutaj nie dość, że ten pęd musi zmalić do zera, to jeszcze musi powierzchnia nadać pęd w drugą stronę. Czyli zmiana pędu to jest oczywiście MV minus i jeszcze minus MV, bo jeszcze w przeciwną stronę zmiana pędu. Ten znak minus to jest delta, zmiana, tak? A ten, bo jeden pęd ma stronę zwrócony w stronę jedną, drugi w stronę drugą, więc różnica to jest oczywiście o 2MV. I żywcem to przenosimy teraz do fotonów. Skoro nasz foton jest również cząstką, tak? Światła. I też doznaje zmiany pędu. To taka sama zasada obowiązuje, druga zasada dynamiki, proszę Państwa, i tu trzeba tylko pamiętać. Są powierzchnie, przez które foton jest zaabsorbowany. Czarne, pokryte sadzą, chropowate. Takie powierzchnie, które absorbują, no najlepiej czarne, żeby pochłonęło 100% promieniowania, najlepiej ciało doskonale czarne, prawda? To jeśli pochłoną, to foton doznaje pojedynczej zmiany pędu, tak? Tylko, że to już jest foton. To już nie jest ciało, które ma masę spoczynkową. My wiemy, że foton masy spoczynkowej nie ma. Więc pęd naszego fotonu to jest oczywiście tylko i wyłącznie H przez lambda, tak? Zgadzacie Państwo, to Wam się nie może pomylić. Pęd fotonu to H przez lambda, ale też jeśli zostaje pochłonięty, doznaje pojedynczej zmiany pędu. Jeśli, czyli zmiana pędu będzie równa H przez lambda, a jeśli foton jest odbity od powierzchni gładkiej, wypolerowanej, posrebrzonej, błyszczącej, srebrzystej, jak Państwo określą, nie wiadomo, ważne, że chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość lustrzanej, że foton jest odbity, to jeśli foton jest odbity, to jego zmiana pędu będzie równa podwójnej wartości jego pędu. I to trzeba pamiętać. W naszym zadaniu mamy, płytka w całości odbija promieniowanie, czyli rozumiemy, że nasz foton jest odbity, tak? Czyli nasz foton dozna podwójnej zmiany pędu, znaczy zmiany pędu o wartości podwójnej, podwójnemu pędowi początkowemu równej. I to strasznie ważne. Wobec tego, czemu będzie równa nasza siła, która działa na tę powierzchnię? No siła jest równa zmianie pędu w czasie, zgadza się, a zmiana pędu już wiemy, nasz foton się odbija od powierzchni, więc doznaje podwójnej zmiany pędu w czasie. Ale to pojedynczy foton, jeden, a tych fotonów jest N, czyli całkowita siła pochodzi od wszystkich fotonów, które się odbijają od powierzchni, zgadza się? Zgadza się. Czyli 2NH delta T i lambda. I proszę Państwa, naprawdę to jest nic trudnego. Ile mamy te dwa, ile mamy N 10 do 17, tak? Czyli 2 razy 10 do 17 razy stała planka 6,63 razy 10 do minus 34 joule razy sekunda. Wszystko to się dzieje w czasie jednej sekundy i no bo musimy mieć ten czas, prawda?
No i długość fali już znamy, 6,33 razy 10 do minus 7 metra. 17 minus 34 to jest minus 17, a tu minus 7, czyli około 10 do minus 10. I rzeczywiście tak wychodzi, proszę Państwa, ta siła działa 2,09 razy 10 do minus 10 newtonów.